Witam w kolejnym filmiku, tym razem ulubieńcy kosmetyczni listopada. Planowałam nagrać ich również za kamerę, ale zdecydowałam się jednak normalnie. Miałam robić łączonych i kosmetycznych, i perfumeryjnych, i niekosmetycznych tak ogólnie. Jednak zdecydowałam się to podzielić na trzy części z tego względu, że gdybym to faktycznie połączyła, to pewnie filmik byłby zbyt długi. I żeby nie przedłużać, przejdę od razu do rzeczy. Jeżeli chodzi o ulubieńców kosmetycznych, to jest to na pewno ta paletka. To jest paletka magnetyczna Freedom z Inglota, to jest ta z wolną przestrzenią. Tak wygląda. Ja już ją pokazywałam w osobnym filmiku, też podlinkuję. Pokazywałam też właśnie, jak zagospodarowałam na cienie, które potrzebowały takiego zagospodarowania, czyli właśnie te, które miałam w postaci wkładów. I to są m.in. cienie właśnie z Inglota, ale nie tylko, również z Make Up Geek oraz z Kobo. Tak jak tam wspominałam, te dwa duochromy, ten taki brzoskwiniowy oraz ten cudownie zielony, który się nazywa Secret Garden, to są właśnie duochromy z Geeka. Tutaj mam Bordeaux Burlesque z Geeka i właśnie cień foliowy Mesmerized. Natomiast te na dole cztery okrągłe, czyli te tutaj, to są właśnie cienie z Kobo, a te po mojej lewej stronie to są cienie, po prostu tutaj jeden róż, który ja chcę używać akurat jako cień taki wiśniowy z Inglota. Podoba mi się ta paletka i podoba mi się to, jak ona wizualnie wygląda, bo niestety, tak jak porównywałam, chciałam na początku zakupić paletkę magnetyczną w Viperze, bo były po prostu większa różnorodność, jeżeli chodzi o wielkości. Tamte niestety wyglądają strasznie tandetnie, ten materiał strasznie tandetny, momentami takie ma właśnie czarne błyszczenie, nie wiem, okropnie to wygląda, więc zdecydowałam się ostatecznie na paletkę z Inglota. Powiem tak, jeżeli chodzi, pokazuję ulubieńce jako paletkę z Inglota, ale nie tylko chodzi tutaj o to, chciałabym w ulubieńcach podać dwa cienie, to są właśnie cienie z Make Up Geeka, cienie, które faktycznie często używałam w tym miesiącu. To jest właśnie ten cień foliowy, który się chyba nazywa Peachless, jak dobrze pamiętam. Oraz właśnie ten cudownie zielony, taki szmaragdowy Secret Garden. To jest jeden z najpiękniejszych zielonych cieni, jakie mam. Jest po prostu obłędny, ale to jest cień, który według mnie warto nie rozcierać. Zresztą podobnie trochę w sumie jest z tym cieniem. One fajnie wyglądają tak nałożone, żeby nie doprowadzić do roztarcia, ponieważ cień Secret Garden, jeżeli go rozetrzemy, on po prostu zamienia się w taki normalny, silny fiolet. I to ani nie jest ładny odcień fioletu, ani też po prostu nie ma żadnego efektu. Więc trzeba tutaj uważać, jeżeli chodzi o rozcieranie. Więc ja go bardziej tak traktuję jako takie nakładanie, gdzie wtedy widać jego właśnie taki dwubiegunowy charakter, czyli właśnie piękną, szmaragdową zieleń. Plus to właśnie, że on tak trochę połyskuje na fiolet. Natomiast Peachless trochę połyskuje z takiego brzoskwiniowo-łososiowego na złoty. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o cienie foliowe, w Polsce jest niedostatek, to znaczy takich typowych cieni foliowych myślę, że jest mało. Ja kojarzę tylko coś takiego w Kobo, plus ogólnie pigmenty. Pigmenty, które ma na przykład Inglot, czy pigmenty, które ma Vipera. Podobne też pigmenty duochrom są właśnie w Make Up Geeku. Za jakiś czas właśnie zrobię film, bo mam trochę tych pigmentów. Natomiast cieni prasowanych, może powiedzieć, że trochę nie ma jakiegoś tam dostatku. Natomiast jeżeli chodzi o markę Make Up Geek, to faktycznie jest dużo tych różnych duochrom. Ja będę miała właśnie różne inne, też między innymi w kolorze takim fioletowo-lawendowym, w kolorze takim bladożółtym. Ogólnie to osobno będzie filmik o kwestiach duochrom, ponieważ mam zarówno cienie duochrom, jak właśnie jakieś różne pigmenty duochrom. Ale przede wszystkim chciałam wyróżnić te cienie, ponieważ ta zieleń jest zjawiskowa. Jeżeli ktoś zna taki cień w takim kolorze zielonym, który byłby taki właśnie połyskliwy, ale po prostu nie byłby taki nawet typowym duochrom, czyli takim, że po roztarciu byłby faktycznie inny kolor, to nawet byłabym bardziej skłonna coś takiego zakupić, ponieważ ten cień po prostu trzeba faktycznie uważać, żeby go nie rozetrzeć. No dobra, żeby nie przedłużyć. Aha, w ogóle jeżeli chodzi o ten róż z Inglota, to jest podobno jakiś kolor wycofany. Ja go ogólnie zakupiłam jako używanie, jako cień. Ponieważ poszukiwałam długowiśniowego cienia, ciężko znaleźć, więc skusiłam się po prostu na ten róż. Sobie odłożę. Jeżeli chodzi o inne cienie duochrom, które chciałam pokazać w ulubieńcach, to jest to cień duochrom z Kobo, to jest kolorek 205 Golden Rose. On jest złoto, różowo-złoty.
tak jak nam to wskazuje oczywiście. I faktycznie jest takim typowym cieniem duochrom. Fajna alternatywa w Polsce dla make-up geeka. Fajnie było, jakby kogoś się pokusiło jeszcze o inne jakieś wersje. Na przykład ja bym chciała coś takiego, żeby taka właśnie szmaragdowa zieleń może przechodziła nie w fiolet, a bardziej w brąz. Co jeszcze chciałam powiedzieć, tylko bo w ogóle fajnie wychodzą, bo cienie z make-up geeka wychodzą $6, czyli jak ktoś jeszcze, wiadomo, wysyłka dochodzi. Natomiast cienie z Kobo, nie wiem, nie udało mi się tu trafić tego cienia akurat w postaci wkładu, czyli on jest po prostu jako normalny, chociaż wolałabym jako wkład, żeby po prostu przełożyć do paletki. Natomiast ten cień chyba kosztuje 18 albo 19 zł, często są te promocje minus 40% na Kobo, czyli cena naprawdę bardzo dobra, cień jest rewelacyjny. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, ciężko go chyba utrafić tego, co wiem, bo on podobno był już jakiś czas temu spopularyzowany, ale mi się udało trafić, więc myślę, że warto polować. Warto nawet, jeżeli nie ma go na półkach, zapytać, bo może w szufladach będzie. Wezmę sobie całą resztę. Teraz coś wyrabiam. Zastanawiam się, z cieni już nic nie mam. Róż. Wzięłam ten róż. Ja ogólnie co chwilę zmieniam róże, bo to mam ochotę na coś różowego, to bardziej na coś broskwiniowego, to coś matowego, to coś bardziej satynowego, to taki bardziej różo-brązer i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym bardzo często różne róże idą w ruch, ale chciałam pokazać taki róż, który jest bardzo tani, to jest róż z Catrice, to jest kolor 030 Love and Peach. On jest taki przepięknie brzoskwiniowy i bardzo ładnie wygląda, jest bardzo dobrze napigmentowany. Podoba mi się jego efekt, wszystko mi się w nim podoba, tylko trzeba uważać, bo jest naprawdę, można by wręcz powiedzieć, trochę zbyt napigmentowany. Co dalej? Pielęgnacji ust. Aha, bo może pielęgnacji zostawię na koniec. To może tak, paznokcie. Lakier, który bardzo często miałam w tym miesiącu, to jest ten właśnie mleczny, jasny brąz. To jest lakier z Paezy, to jest kolor, 138. I w ogóle te lakiery występują w takich mniejszych pojemnościach, a również w takiej formie. Jak tutaj mam akurat utwardzacz. I ja osobiście polecam te wersje. Większość lakierów z Paezy mam właśnie w tej wersji. Dlatego, że według mnie mają trochę wręcz inną konsystencję. Kolor jest ten sam, ale inne jest konsystencją, trochę bardziej chyba gęste. Co może być trochę lepsze w tym przypadku. One nie są za gęste, są odpowiednio gęste, ale po prostu gęściejsze od tamtych wersji. Plus to, że mają według mnie fajniejsze pędzelki. Więc ja osobiście raczej kupuję lakiery w tej wersji, chyba że nie do końca jestem pewna, czy będę ten kolor tak często, że wtedy raczej się decyduję na taką małą pojemność, ale ogólnie raczej według mnie warto. To zresztą często są te promocje minus 30 czy minus 40% w Paezy, więc cenowo i tak fajnie wychodzą, więc warto. I właśnie ten kolor, który pokazywałam, jasny taki właśnie mleczny brąz, plus jeszcze z Paezy chciałam pokazać utwardzacz akrylowy. Nie przebija co prawda pod kątem takiego właśnie utwardzania mojego ulubionego takiego top coatu z Nail Polish. Natomiast tamten wykończyłam, nie wiem czy utrafię w najbliższym czasie, więc na razie używam to. Ale muszę przyznać, że daje fajny efekt, daje efekt takich bardzo gładkich paznokci i takich błyszczących. To nie jest dla mnie akurat taki bardzo oczekiwany efekt, ale ładnie to wygląda ogólnie, podoba mi się. I z lakierów chciałam pokazać taki jeszcze inny, który używam bardzo często, to jest taki lakier bordowy z tej serii. To jest seria Classics Golden Rose. Tylko że bordowego nie namierzyłam, nie wiem, gdzieś go musiałam położyć jak malowałam, ale wzięłam dwa inne kolory, które jeszcze mam z tej serii, które też są świetne. Bordo jest takie bardziej matowe, chociaż może lekko satynowe, natomiast mam cudowny, kiedyś pokazywałam, to jest taki brudny róż perłowy. Świetny lakier, to jest lakier po prostu bezbłędny, to znaczy można pomalować. No po prostu nigdy nie zdarzyło mi się żadnych błędów, coś tam, po prostu on idealnie wygląda na paznokciach. I to jest taki lakier, gdzie mogę wręcz po prostu w nocy nim malować. Plus dodatkowo bardzo szybko wysycha i to jest kolor 133 i jeszcze mam oprócz tego taką metaliczną zieleń, taką bardzo ciemną, butelkową i to jest kolor 196. Bardzo dobry lakier, jestem bardzo zadowolona i myślę, że jeżeli będę teraz potrzebowała jakiegoś innego koloru, to na pewno pokuszę się o tą serię. Są po prostu rewelacyjne pod każdym względem, plus dodatkowo, że są w ogóle małe, co w perspektywie tego, ile mam lakierów, dla mnie jest odpowiednie. Co tam dalej? Pomadki. Wzięłam z pomadek tak. Pomadki z MAC-a, które najczęściej używam w tym miesiącu, to jest czerwień z Russian Red.
którą pokazywałam chyba kiedyś. I różowe, które mam aktualnie na ustach, to jest Candy Yum Yum. Ja bardzo lubię akurat, jeżeli chodzi o pomadki z makatem matowe, to znaczy pod kątem trwałości i tak dalej. Mam pomadki z innych serii i nie jestem zadowolona, natomiast te matowe lubię, chociaż to nie są pomadki, które mogę używać codziennie, ponieważ bardzo przesuszają usta. Ja już używam mnóstwo różnych produktów pielęgnacyjnych, do balsamów i balsamów, ale no, są inne matowe pomadki, które też dają dosyć matowe wykończenie, a nie są aż tak suche, w sensie tak przesuszające też i usta. Natomiast te z maka, no, świetna trwałość, ale coś kosztem czegoś. Natomiast chciałam pokazać inną serię matowych pomady, którą również chciałam właśnie uwzględnić ulubieńca. To jest ta seria z Rimmela z Kate Moss. To jest seria matowych pomadek, ale one są takie właśnie matowe, ale dosyć bym powiedziała kremowe. Ja kiedyś pokazywałam, bo najczęściej używałam, co już podlinkuję, miałam jedną pomadkę z tej serii, to jest taka piękna czerwień koralowa, zresztą widzę, że zużycie jest dosyć duże, jak na to ile mam pomadek, to jest kolor 110, to jest piękna taka czerwień koralowa, nie wiem na ile to telefon odda. Plus pokazywałam w holu, że jakiś czas temu zakupiłam dwie inne pomadki, to są kolory 106 i 107, 106 to jest taka piękna malinowa fuksja, natomiast 107 to jest taka, taki bardziej bordo bym powiedziała, taka głęboka czerwień, taka wręcz mroczna, przełamana bordem. Nie wypowiem się na temat 107, już to jest chyba taki najbardziej kultowy, też promowany kolor, też w sumie był w reklamach tej serii. Natomiast mogę się już powiedzieć na temat 106. Też widać, w ogóle one się jakoś dosyć szybko, powiem szczerze, zużywają, chyba że one są takie małe, zaraz porównam z tym 107, które była nieużywana. No, wydaje mi się, że dosyć są mało wydajne, tak szczerze. Pięknie wygląda ten kolor na usta, to jest taka piękna malinowa fuksja. One są właśnie takie matowe, ale nie przesuszają, są bardzo długotrwałe. Chyba jeszcze nie wstawiłam, ale jest ten filmik, to jest ten strój dnia, gdzie w użyciu jest Rosamunda z perfum i tam właśnie jest ta pomadka. Powiem szczerze, bo mam coś podobnego, też z Rimmela, ale z tej serii fioletowej, coś tam Moisture, nie pamiętam, jak się to wymawia. To jest 360 AC1 Victoria. Te kolory są dosyć podobne, w sensie tak to będzie wyglądało, pewnie w telefonie, i one też tak na usta wyglądają. Natomiast jak się patrzy ogólnie na nie, to wydaje się, że AC1 Victoria jest trochę ciemniejsza. Ale powiem szczerze, że tak, ogólnie wyglądają dosyć podobnie na ustach, z tym, że to są kompletnie inne wykończenia. To jest bardzo kremowe, takie bardzo nawilżające. Wiadomo, mniej trwało, ale też trochę jest ryzyko, trzeba na pewno konturówkę. Szczerze mówiąc, ja ogólnie do ciemnych pomadek używam konturówki, ale zdarzyło mi się, że do tej nie używałam i było ok. Natomiast z tym to trochę takie ryzyko. W ogóle to jest chyba z tych ciemnych pomadek najbardziej zużyta moja pomadka, bo kiedyś miałam szał na tą pomadkę. Fajna seria, myślę, że obie są godne uwagi. Natomiast no tutaj jest trochę inny wygląd, a ja w ogóle bardziej wolę matowe wykończenia na ustach. I fajne jest to, że one są takie matowe, w takim sensie jak Golden Rose Velvet Matte, czyli takie matowe, a nie takie suche. To tak, jeżeli chodzi o 110, jak nie 110, tylko 107, czyli tą takie wpadające w bordę, taką głęboką vintage czerwień, to jak potestuję, to oczywiście dam znać. Jeżeli chodzi o fioletową serię, też bardzo często rzeczy z jasnych pomadek, w tym miesiącu, zresztą też widać po zużyciu, była Coral Britannia, czyli 630, rewelacyjny kolor, po prostu cudowna pomadka, jedna z najpiękniejszych, brzoskwiniowych, takich łososiowych pomadek, po prostu jest genialna, wygląda pięknie na ustach, po prostu, można powiedzieć, że nawet nieważne jaka by była kondycja, to ona po prostu wygląda zjawiskowo. A to nie jest tak, że każda nawilżająca pomadka tak wygląda, bo mam, jak ostatnio policzyłam, chyba z 90 pomadek i mogę pokazać różne pomadki, które niby są nawilżające, a nie wyglądają tak komfortowo. Co tu jeszcze? Z pomadek chyba wszystko pokazałam i teraz pójdę już do... Aha, jeszcze jedna taka rzecz. Moje ulubione lusterko. Nie wiem, że w tym miesiącu, tylko ogólnie. To jest lusterko z La Prairie. Nie będę pokazywać w środku, bo zaraz wszystko się odbije, ale jest takie srebrne. Tak wygląda. Kiedyś już je pokazywałam, na takim granatowym welurku. Welurek niestety strasznie się brudzi. Ale się źle ułożyłam w ogóle z tym kręceniem, ale już nie chcę odsuwać tego ułożenia, ponieważ pewnie zaraz w kadr pójdzie bałagan. Jest na etapie sprzątania. Udało mi się oprzątnąć szafę, ale jeszcze niestety nie wszystko. To znaczy kosmetyki tak na razie z grubsza ogarnęłam. Jeszcze muszę to bardziej trochę ogarnąć. Plus jeszcze muszę zrobić porządki, jeżeli chodzi o brania, o biżuterię i tak dalej, więc jeszcze trochę przede mną. Na razie jeszcze trochę jest bałagan.
Nagrałam z perfumami to uporządkowywanie. Chciałam też z kosmetykami, ale trochę urządzenie współpracowało, telefon mi się rozładował, więc praktycznie już nie chciał nagrywać. Nagrywał po prostu bez flesza, więc ciemno, a tabletem trochę to już fatalnie wygląda. W sensie nagrałam, ale trochę słabo widać, więc już tutaj darowałam. Może za jakiś czas po prostu coś takiego podobnego nakręcę, odnośnie analogicznego do perfum, natomiast no w sumie nie wiem. To co nagrałam raczej nie zamieszczę, może nagrać nową wersję, ale już nie tak wieloetapową jak uporządkowywanie perfum, tylko może bardziej po prostu efekty. Czy już bardziej... Ale ostatnio mam problem, coś nie wiem, jestem tak rozkojarzona, że mam wrażenie, że tracę wątek co chwilę, nie wiem co mi się dzieje. Chyba jestem przemęczona. Tak, mam wrażenie, że chyba nie służy mi ranne wstawanie. Bardzo długo miałam przerwę w rannym wstawaniu, a teraz na zajęcia muszę wstawać rano i czasami po prostu jestem tak później rozbita. Ale wracając do meritum, może po prostu nakręcę już uporządkowane perfumy, czyli... brakuje mi słowa, nie wiem. Tak, dobra, jeszcze z tym. Organizacja, o, organizacja kosmetyków, tak. Tak to jest, jak człowiek ma zaćmienie. Chyba też dzisiaj za wcześnie wstałam, trzeba było nie wstawać. Z pielęgnacji wzięłam 3 produkty. Krem pod oczy z Bioderma, to jest ten CBO Eye. Powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o kremy pod oczy, wydaje mi się, że tak się zakochałam w kremie tym z Kim Blasom, tym takim prawie 100% organicznym, że nic go raczej nie pobije, ale skończył mi się i raczej w najbliższym czasie go nie będę miała, więc muszę zużywać to, co mam innego zakupionego. Rozpoczęłam taki fajny krem, również blisko organiczny, z bio chyba granatem. Z tej serii, z której mam krem na noc z bioczarną porzeczką. Utrafiłam w TK Maxie, niestety coś mi się dzieje, nie wiem, mam wrażenie, że jest jakiś taki dla mnie podrażniający, więc odstawiłam go i otworzyłam sobie inny krem pod oczy z Taupy. Też coś mi jest nie tak. I w końcu zakupiłam inny z Biodermy i ten jest dobry. Ten jest tak samo łagodny jak właśnie ten ze Skin Blastem, nic mnie nie podrażnia, więc na razie będę używać ten i cały czas używam ten i jestem zadowolona. Więc śmiało polecam. Fajny jest, on normalnie nie wiem, chyba z 50 zł kosztuje, ale często są te promocje w Superfarm i się go udało trafić za 20 zł. Plus 2 inne ulubieńce do ciała, to są balsam i mleczko. To jest mleczko z Taupy, Taupa Green nawilżanie, nawilżające mleczko łagodzące, nawilżające, pogładzające, takie na podrażnienie, uelastycznienie, z bawełną, irysem, z masłem shea. Bardzo fajne w tym mleczku jest to, że jest naprawdę łagodne. Nawet jeżeli mam podrażnioną skórę, nic po prostu nie robi, nie szczypie, więc jest naprawdę bardzo łagodne, bardzo takie właśnie delikatne. Zapach też mi ogólnie odpowiada, więc fajne jest to, bo często jednak te balsamy niby są łagodne, a jednak jeżeli mam jakąś podrażnioną skórę, to często mam przesuszone łydki i po prostu mam wrażenie, że tak mi aż szczypie, a tutaj nic takiego nie ma, więc fajne. Plus wróciłam ogólnie do używania tego balsamu perfumowanego z marka Jacobs, to jest Daisy Also Fresh. No ogólnie zapach, to jest tylko zapach limitowanki Daisy, ale ogólnie taki jak Daisy, czyli taki kwiatowo, dziewczęcy, wiosenny. Ja bardzo lubię ten zapach, jeżeli chodzi o perfumy, tylko że po prostu dla mnie one są strasznie nietrwałe, na mnie są strasznie nietrwałe. Zresztą ogólnie wiem, że są nietrwałe. Natomiast ten balsam to też jest fajna forma po prostu wzmacniania trwałości, bo jednak jeżeli nawet zapach jest nietrwały, to jakieś mleczko czy balsam bezzapachowe, jako taki podkład, to na pewno wzmocni trwałość. No ale wiadomo, może być albo bezzapachowe, albo zapachowe, ale to już powinno być jakieś takie kompatybilne, więc tutaj a propos używania, nie wiem, czy Daisy, czy Chansotens, bliźniaczego, to fajnie to może się łączyć. Ogólnie jestem średnią zwolenniczką kupowania takich balsamów, tych serii perfumowanych, ponieważ jak wiadomo, taki balsam nie jest tani, jest dużo droższy niż jakiś zwykły balsam. Wcale nie znaczy, że jest lepszy, tylko po prostu jest perfumowany. No, na pewno bardziej, dłużej czuć ten zapach, ale ja osobiście z takich serii to mam po prostu jeden żel z Balenciaga i właśnie ten balsam, ale akurat dostałam w prezencie, więc ja osobiście bym się nie pokusiła o zakupienie. W perfumy inwestuję, ale w takie rzeczy jak balsamy perfumowane czy żele perfumowane już niekoniecznie. Dlatego, że po prostu nie widzę sensu, cena po prostu, to się nie kalkuluje. Zresztą tak naprawdę mówię, można się pokusić jakiś taki bardziej neutralny balsam, często nawet dużo lepszy składnikowy, jakiś bardziej, nie wiem, organiczny, a on nawet tak będzie tańszy, więc ani te produkty nie mają dobrych składów, jakieś takie szerokie perfumowane, więc po prostu nie widzę
sensu. Tylko tyle po prostu, to jest tak naprawdę według mnie chwyt po prostu, żeby kupować perfumy, żele i tak dalej, takie serie uzupełniające. Często robią te zestawy, tak naprawdę to jest tak, jeżeli ktoś nie ma bardzo dużo perfum, będzie używał jednych, to może mu się to będzie opłacało, bo po prostu będzie to wszystko sobie razem używał. No w moim przypadku to się nie sprawdza, bo i tak używam codziennie czegoś innego, więc tak. Ulubieńcy perfumowi będą w osobnym odcinku, ulubieńcy niekosmetyczni też w innym. Powiem szczerze, tak patrząc, bo wybierałam, starałam się wybierać jakiś niedrogi produktem, bo na przykład z paletek, w sumie, albo chociaż może zrobię jeszcze, ale to bardziej zrobię recenzję. Starałam się też wybierać produkty, które faktycznie używałam często w tym miesiącu, a po ten róż na przykład sięgałam najczęściej, lakier ten najczęściej, no i te pomadki faktycznie się tak przewijały cały miesiąc. Jeżeli wybierałam jakąś jasną, to właśnie tą Coral Britannia, natomiast jeżeli chodzi o te ciemne, to tak właśnie krążyło wokół różnych odcieni. Ogólnie można powiedzieć, nie tylko ulubieńcem tego miesiąca, ja bardzo lubię malować i oczy, i usta, chociaż przeważnie zawsze to idzie w jedną stronę, jeżeli mocno oczy, to raczej staram się, żeby usta były jasne i na odwrót. I raczej staram się tej zasady trzymać, chociaż różnie. Czasami się zdarza, że jednak ogólnie cały mocno sobie delikatny, tak też jest, ale raczej staram się, żeby nie było jednak, że mocno idzie w jedną i w drugą stronę, bo to wtedy jest trochę przesada. Tak się zastanawiam, może coś bym zeswatchowała. Nie chciałam wcześniej swatchować, żeby po prostu nie pobrudzić sobie wszystkiego, ale teraz jak już skończyłam film, to mogę zeswatchować. To jest ten Rose Gold z Kobą. Nie wiem, na ile to będzie widać, chociaż tak pomacham trochę ręką, to może. On jest bardzo dobrze napigmentowany i pięknie on wygląda. W ogóle tak patrzę, on by się mógł też fajnie nadać jako róż do policzków. Też pewnie nie jest przebadany pod tym kątem, ale no tak od czasu do czasu można się pobawić. To jest taki trochę Rose Gold, tak jak róż mam ze Slicka Rose Gold. Ja bym powiedziała, że ten jest nawet fajniejszy. Bo jest taki trochę, nie jest jakiś taki bardzo błyszczący, tylko po prostu ma taki efekt tego właśnie mienienia. Myślę, że jest fajniejszy trochę jednak. Bo nawet to złoto jest takie fajne, bo to złoto wpada taką trochę brzoskwiniowość, bym powiedziała. Więc pod tym kątem też to się nadaje jako róż do policzków. Muszę spróbować. Mam nadzieję, że jakoś mnie nie uczuli. O, tak na palcu pewnie też widać, jak to się mieni. Świetny jest ten kolor. I mam nadzieję, że Kobo zrobi jeszcze inne duochrom, bo mówię, rewelacyjna jakość, świetne są. I dziwię się, że jeszcze się nie pokusili o kolejne kolory, bo to by naprawdę, tego jest mało na polskim rynku. Tego w ogóle jest mało ogólnie, jeżeli chodzi o marki, więc jak już zaczęli, powinni kontynuować. Ja bym chętnie zaczęła właśnie jakąś zieleń z brązem. Albo jakiś taki duochrom w pastelach, że jeden pastelowy, nie wiem, na przykład miętowy mieni się, nie wiem, na blady żółty, czy nie wiem, blady róż, coś w tym stylu. Ale ten jest zjawiskowy. Piękny jest. To jest taki typowy duochrom. I powiem szczerze, że jego efekt taki po roztarciu, nawet mam wrażenie, że to nawet fajnie to wygląda, lepszy jest niż Make-up Geeka. Tylko po prostu w Make-up Geeku mamy większą różnorodność, jest cała seria tych cieni duochrom. A w ogóle jeżeli chodzi o Make-up Geeka, zrobię filmik z tym, że, bo ja mam ogólnie cienie duochrom, mam jeden cień z takiej normalnej kolekcji, mam cień jeden foliowy i mam trochę różnych pigmentów. Powiem tak, póki co cień, który mnie rozczarował, to jednak ten cień foliowy. Szczerze mówiąc, trochę liczyłam inny efekt, taki bardziej mokry bym powiedziała. Ale jeszcze popróbuję, może nie będzie tak źle. A póki co jestem zachwycona. W ogóle jakbym teraz tak patrzę te wszystkie rzeczy, to po prostu jestem oszołomiona tym cieniem. Tak, i myślę, że to się przesunie, że to będzie dalej ulubieniec, nie tylko listopada, ale się będzie przesuwał na kolejne miesiące i pewnie będzie ulubieńcem roku. Znaczy będzie w ulubieńcach roku. Dziękuję za uwagę.